Chłopaki, witajcie w pierwszej edycji Whisper Challenge. Zasady są bardzo proste. Jeden z was nakłada słuchawki, ze słuchawek leci muzyczka, a drugi z was czyta słowo, jakie macie napisane na kartce. Ta osoba, która ma słuchawki, musi zgadnąć, jakie słowo ta druga osoba wypowiada. Możecie patrzeć na ruch warg swojego kolegi. Druga osoba, ta osoba, która mówi, może jakby powtarzać to słowo kilka razy, żeby ta osoba ze słuchawkami jakby mogła ogarnąć, jakie słówko jest wypowiadane. Trzy rundy po jednej minucie. Kto wygra rundę, dostaje punkt. Jeśli to się wygra rundy, no to mamy tutaj remisik. Na to nowość tak polegają na te zasady proste, także udanej zabawy. Źdźbło. 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 Tak. Czy dobrze wytłumiałem te słuchawki? No. Żółć. Żółć. Fenomenalny jest. Dobrze czy nie? Tak. Opa. Interlokutor. 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 Konstantynopol. Nie, ale blisko. Już mam... Okej. Interlokutor. Interlokutor. Nie mam pojęcia. Nic nie słyszę. Interlokutor. No, to za trudno jest, ja też bym tego nie wiedział. No, nie zgadnie. Nie wiem, nic nawet nie słyszę. Zmiana. Interlokutor. Nie wiem nawet, co to znaczy, stary, więc ja też bym tego nie zgadzał. Ale no... Konstantynopol było dla mnie wystarczające. Teraz ty. No, zobaczmy, co tu mamy. Chrabąż. Chrabąż? Za głośno mówię chyba, to? Tak czy nie? Opa. Może ja niewyraźnie mówię po prostu. No to w miarę proste może będzie. Indywidualizacja. Puszczacie mi głośniej muzykę. Indywidualizacja. 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 Jeszcze raz. Indywidualizacja. Aktualizacja? Blisko, końcówka ok. Indywidualizacja. Indywidualizacja. Tak. No. Tak, tak. I dobrze tam z wizualizacją skojarzyłeś i musiałem ten pierwszy członek powtórzyć wyraźnie. Wyemancypować. Emancypować? Jeszcze raz. Wyemancypować. Wyemancypować? Brawo. Opa. Ale... Chyba dobrze, dobrą mam wymowę, co? Dobrze. Pierwszym oficjalnym zwycięzcą Whisper Challenge na kanale Indyk Polo AZS-u Olsztyn zostaje Karol Jankiewicz. Zapraszamy wszystkich kibiców na mecz z projektem w niedzielę o 14:45 w Iławie. Widzimy się w Iławie, przybywajcie, wspierajcie nas, dopingujcie. Do zobaczenia.